Hej wszystkim, tu Mary Kayden i witam was bardzo serdecznie w moim nowym Let's Play. Tym razem Ratatouille. Jest to gra Disneya na podstawie animacji o tym samym tytule. I kurczę, jest to już dosyć stara gra, bo wyszła w 2007 roku. I to było jakieś 8 lat temu, także no dawno, ale powiem wam, że nie mogę uwierzyć, że aż tyle czasu minęło od premiery Ratatouille. Jakoś tak szybko ten czas leci. W każdym razie kolejna gra Disneya, w którą bardzo chciałam zagrać, bo... Ojej, nie chcę demo. Nie. Dobra, klikniemy ten przycisk, żeby rozpocząć. I damy... czytamy profil, który już utworzyłam tutaj, bo w ogóle tutaj widzicie, nie grałam, tylko sprawdzałam, czy się nagrywa. Także włączymy to. I może potem, jak już będziemy w grze, to będę sobie rozmawiała z wami dalej. Jesteś czysty, kolego. Ruszaj. Hej, braciszku. Skończyłeś już? Już prawie, tatku. Czy nie można pracować tu w spokoju? Posłuchaj, starsza pani kończy drzemkę. Bierz się do roboty i pozbieraj ogryski, zanim się obudzi. Zostało jeszcze trochę do zebrania, chłopaki. Ruszajmy! Do 100 000 pułapek, Emil, przestań zżerać nasze zapasy. Jakie zapasy? Remi, miej oko na swojego braciszka. Lepiej, żeby nam coś zostawił. Dlaczego chodzisz w taki sposób? Bo te łapki służą do jedzenia. No dobra, chodź tak sobie, ale tatkowi to się nie spodoba. Nie będzie zachwycony, że zachowujesz się jak człowiek. Tak, wiem. Dalej, Remi. Tatko wysłał nas po ogryski. Kto wie, może po drodze pokaże ci kilka ciekawych ruchów. Popatrz, jedzonko! Chodź za mną troszkę nazbierać. Myślałem, że pracujemy razem. I tak jest. Ja zaniosę jedzenie do doniczek, a ty weź się za to. Okej, moi drodzy, więc zaczynamy. Jesteśmy Remim, czyli tym uroczym szczurkiem. Teraz mamy pozbierać ogryski, także ja już zacznę podążać tą drogą. A, znowu mam osie odwrotnie niż mi się wydaje, ale to chyba można było zmienić. Widziałam coś w opcjach. Gra. Odwróć kamera. Przesunę się z biegu podczas ruchu, aby pobiec w danym kierunku. Czyli to jeszcze wiedziała, który... A, to jest przycisk. Wow! Ale on zasuwa. Dobra. Nie wiem, czy oglądaliście film Ratatouille. Jaki ty jesteś śliczny, ty się pokaż. O. Nie wiem, czy oglądaliście film Ratatouille, ale bardzo mi się podobał. Jeśli nie, to z całego serca polecam. Jesteśmy szczurkiem, który jest trochę inny od swoich braci, ponieważ bardzo lubi łączyć różne składniki w potrawy. Po prostu lubi gotować, nie je tak wszystkiego, wiecie, tak tylko lubi gotować. Remi, popatrz, jak napinam muskuły i wchodzę na doniczki. Nieźle. Wow. Taki słodki. Spróbuj i ty. Ale jak? Nie, jestem niesamowity, co? Czasami sam siebie zadziwiam. Ale bierz jedzonko i spotykamy się przy sieci rybackiej. Okej. Przycisk skoku. Dobra. Możemy taki podwójny skok robić. Lubię, jak coś takiego jest w grach. W każdym razie... Remi...
Tak, to już strzeliłam. Który to jest przycisk resetowania kamery? Wiecie? A, jak się gałką. Nie, okej. Okay. Remi jest trochę niezrozumiany przez swojego ojca, przez to, że tak lubi gotować. Generalnie żyją w takiej dużej koloniach. Przynajmniej te. To już wiem. Więc dla nich najważniejsze jest właśnie ich rodzina, bezpieczeństwo. No i tutaj przy tym uroczym domku, gdzieś we Francji, przy domku, w którym mieszka taka starsza pani, sobie właśnie żyje taka szczurza rodzinka. Co jest tutaj? Wiem, że ty tam do mnie machasz, ale pewnie później będę musiała wejść. Tam jeszcze nic nie ma. No. A teraz mistrzunio trochę się powspina. Patrz i ucz się, braciszku. O! Mistrzunio? Nikt nie jest doskonały. Pójdę inną drogą. Wow, się wyturlał. Dobra. Akcja. Okej. Okay. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, jak to jest przycisk. A, akcji, okej, okay, już wiem. To jest X. Ogólnie gram na padzie, tak jak zawsze. Jakby ktoś się zastanawiał i działa to całkiem fajnie, jak na razie. Hej! Mam pomysł. Po tych puszkach dostaniemy się na dach. Wyglądają na lekkie i łatwe do podniesienia. Momencik. To ja zwykle wpadam na genialne pomysły. Rynna! Masz na myśli te genialne pomysły, przez które ciągle wpadam w tarapaty? Zaczekam na ciebie przy oknie. Okej. Dobra. Dzięki za radę. Idę z puszką. Faktycznie taka lekka, ale skakać z nią nie można. Tutaj ją upuścimy. W każdym razie będziemy, myślę, zobaczymy, jak bardzo gra się różni od filmu, jak się trzyma fabuły. Ale będziemy pomagać, mimo że Remi jest szczurkiem, to będzie chciał spełnić swoje marzenie, aby stać się kucharzem. Będziemy w tym pomagać. Jej! Świetnie! Ale słodko, Remi się dziwo skarży właśnie przez to, że jest gryzoń. Aczkolwiek w tamtej grze było dużo więcej gadżetów takich fajnych. Wiecie, jetpacki. O nie, nie chciałam wyjść, ja chcę wyjść. Jakaś sprężyna. Słodkie. Okej, okay. Dobra. Idziemy za ogryskami, tak? Jest tu gdzieś jeszcze jakiś ogryzek. Jest puszka. Ale na razie może pójdziemy do brata. Już koniec pierwszej misji! O, dostaję punkty Gasto. To jest taki kucharz, który jest takim idolem właśnie Remiego. Jeśli nie oglądaliście filmu, to możecie nie widzieć. I mogę, kupić w sklepie różne ulepszenia, coś takiego. Fajnie, kontynuujemy. Dobra. Hej, Remi! Popatrz, jaki ze mnie akrobata! Co ty wyprawiasz? Zrobisz sobie krzywdę! Nie martw się! Jestem ekspertem! Spróbuj sam, braciszku. Zaczekam na skrzyni. O, jak on tam wchodzi? Jest taki troszeczkę fejtopowaty. Na tą skrzynię my musimy tędy, no. Dobra. Dobra, da. Czas wracać do pracy. No, staram się, w ogóle. Zastanawiam się, po co tam jest ta puszka. Nie ma tu jakichś takich sekretnych znajdziek? Czy coś? Co to jest, sklep? Tam się coś błyszczy. To nie fair. Jest tu gdzieś sklep? Nie. Dobra, ruszajmy. Też jest tu jakaś pora. Dobra, chodźmy po tych kołkach już. Fajne pudełko w ogóle. Nie jest takie trudne. W sumie wymaga mało sterowania. Popatrz! Jeszcze więcej ogrysków!
Użyj swojego super niuchacza i znajdź wszystkie. Spotkamy się, gdy skończysz. Super niuchacz! Dlaczego ja mam odwalać całą robotę? Jesteś głównym bohaterem gry. Przecież jest widzenie zapachów. Ej, ale czad, tylko co to przycisk? Dobra. Ojej. Co zapachy? Tam jest. I do tego pewnie trzeba będzie wziąć puszkę, którą oczywiście musiałam sobie odłożyć daleko. No bo jestem sobą, ale żeby inaczej. Tu nie ma. Tam prowadzi zapach. O, tak! Nie mogę chodzić, jak go używam, ale spoko. Jakaś taka pajęczyna, z którą można przejść, nic się nie dzieje. Gdzie ten zapaszek? Nie tu na łóżku czasem. Juch. Co teraz? Gdzieś tam. Gdzie tam było? Nic nie widziałam. Jest sieć. A, na sieci. Fajnie chodzi, kurczę, taki zwinny jest. O, tak. Śliczny jest ten szczurek. Nie, Remu! Ale ja nie wiedziałam, że można zrobić Remiemu krzywdę. Bo... Tu jest ogryzek. Mam 4 na 4. O, popatrz, kula! Tylko spójrz! Można na niej dotrzeć aż tam! W porządku, Emil? Pokażę ci, jak to się robi. I nie zapomnij zebrać jedzonka, zanim spotkamy się przy oknie. Okej. Dziękuję. Wow, mogę na niej... Świetnie! Wow, zepsułam. Ale tak chyba miało być. Ej, brakuje jednego. Brakuje mi... No. A to jest ser. Co się robi z tym serem? Jest jakiś zapis? Czekaj, co to jest? A, tu jest. Ten 11. Okej. Dobrze. Teraz po linie dostaniemy się na tamten dach. Co? Oszalałeś? Jesteśmy szczurami, a nie ptakami. Po prostu patrz i ucz się. Znowu pokażę nam sztuczkę. Super. Akcji. Dzięki za radę. Ops. Jak ja mam się tego słuchać? I nie umiem to trafić. Aha, bo to... Ja zły przycisk trzymam. Okej. No idź. Jak słodko! Jak on balansuje tym ogonkiem. Ale to jest słodkie. Ale słodkie. Masakrycznie słodkie. Spójrz, jak balansuje ciałkiem. Nazywam to wielkim wyścigiem szczurów. Po równowagę. Muszę to zobaczyć. Ja też. Ucz się. Spotkamy się tam na dole na mruku. I nie zapomnij o ogryzkach. Czas wracać do pracy. O, jestem w rynnie. Ale fajnie. Dziękuję. Spadłam. Ale to przypadek był. O. Ukończyłam misję kolejną.
Chcę iść do sklepu Gastonia, gdzie jest ten sklep, ale spoko. Pewnie się jeszcze dowiem. Całkowita liczba punktów to 900. Gramy jeszcze, bo nagrywam dopiero. Coś już potrafisz. Teraz wylądujemy na tych skrzynkach. Kilkanaście minut. Uważaj, możesz sobie coś złamać. Jaki słodki! Możesz po prostu popatrzeć? Spotkamy się przy tym stosie drewna, dobra? Aut. Okay. Dobra, dobra. Świetnie. Okej, okay, to nie jest takie trudne. I teraz idę za... Ej, one świecą w ten na żółto, jak one pachną. Przecież wszystko wy... Co jakaś tak wyczernia i widać tylko jedzenie. Fajnie, jakieś była taka gra, że... Ale nie wiem, jaka to była gra, że było się pieskiem i też właśnie po węchu można było chodzić. Ale nie wiem, co to za gra. Podła mogą być świetną kryjówką. Wystarczy je podnieść i wejść do środka, a wtedy chodzić niezauważony. Ojej, kura. A więc, jeśli jestem w pudełku, nikt mnie nie widzi? Właśnie. Ups. Dobra, no wskaźniki. Jeśli za długo będzie czerwony wskaźnik, to po prostu pudełko zniknie i kura nas zje. Dziękuję. Nie. Ale udało mi się uciec. Zbieraj srebrny pomieszka. Aha! Dlatego nie mogłam tutaj tego serka zjeść, bo miałam pełne życie. Czyli ser to życie. Kto by na to wpadł? No, kuro, i co? Ale kurczaczek! Jak Tweety wygląda. Teraz pokażę ci, jak się bronić. To będzie nasza broń. Naprawdę zaczynasz mi przerażać. Gdzieś ty się tego wszystkiego nauczył? Tak naprawdę to sam nie wiem. Kim ty jesteś? Ja nie chcę sobie... Myślałeś, że mnie dobrze znasz? Nie chcę zabijać takich kurczaczków. Ej, to jest brutalne, jeszcze wypada z nich jabłko. Przecież te kurczaczki są takie słodkie. A co się stanie, jak go nic mu nie zrobię? Dziobnie mnie. No, nie mogę, muszę się bronić. Ojej, ale mi jest tak smutno z tego powodu. Małego kurczaczka, no. Przynajmniej jest ser. Mogę puścić jakoś tą łyżkę? A, mogę. Okej. Została nam ostatnia rzecz. Mam na myśli spływ i uwierz mi, braciszku, jestem tym ekspertem. Więc patrz i ucz się. I nie zapominaj o zbieraniu jedzonka. Jedzonko? Dzień, najważniejsze. To już setki razy. Tak, tak. No to chodź za mną. Będę pływać w puszce. Czas wracać do pracy. Okej. Okay. Ale fajne. O, tam jest jeszcze ogryzek. Prądy! Wiosłuj, wiosłuj, wiosłuj tą... Nie wiem co to, łopatką. Przycisk skoku. Aha, okej. Okay. O, spoko, przynajmniej trafiłam w puszkę. Serek, którego nie mogę zjeść. Fajnie. Cześć, Emil. O! Mam wszystkie rzeczy się już nauczyłam. Udoskonalenie życia dzięki ukończeniu poziomu poprawiłeś stan swojego zdrowia! I już cały poziom ukończyłam. Udało ci się ukończyć misję gdzieś we Francji. Znaczy, ta misja była podzielona na takie etapy, ale to jest jakby jedno taki duży poziom. Super! Trzeba zapisywanie.
Wow, ej, to chyba ja nie będę już do niego iść. Bo skoro to ma być kolejny poziom, no to zostawię na kolejny odcinek, żeby właśnie było poziomami podzielone, bo tak wydaje mi się, że jest najfajniej. Nie wiem, zresztą późniejsze misje mogą być dłuższe, także zobaczymy jeszcze, jak to wygląda. Jak gram w jakąś grę pierwszy raz, to nigdy właśnie nie wiem, jak podzielić odcinki. Remi jest przesłodki, po prostu i ta gra się strasznie fajnie. Generalnie grafika jest całkiem ładna, jak na... widać trochę tego Skyboxa, że jest taki, no ale... Grafika jest bardzo ładna, jak na 8 lat. Naprawdę, moim zdaniem grafika jak na 8 lat jest śliczna i dalej wygląda bardzo ładnie. Jedynie te scenki tak jakby filmowe, które nie są z gry, są takie zaszumione i jakoś jest średnia, ale... I tak, ładna gra. I gra się bardzo fajnie, i Remi jest przesłodki, i ooo. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten let's play, piszcie, czy wam się podoba. Wybrałam tę grę, bo... od dłuższego czasu miałam ochotę w nią zagrać. W ogóle... Jeśli obserwujecie mojego Snapchata, tak na koniec filmu powiem, to pewnie tam było, zrobiłam taki rebus kilka dni temu i właśnie był obrazek szczurek i różne owoce i takie potrawy właśnie z tych emoji. Zastanawiam się, czy ktoś zgadnie, jaką grę będę nagrywać, ale na fejsie nigdzie nie widziałam komentarzy, że Ratatouille. Mogłam przeoczyć, ale nie wiem. W każdym razie często na Snapie wrzucam takie różne rzeczy, także jak chcecie, to mój Snap jest w opisie, możecie obserwować. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Ratatouille. Buziaki, pa!